soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of stuff. Grzegorz, po krótkich testach na Diesel F50 chciałem się spytać o to, jak te buty podczas takiej rozgrzeweczki się spisywały. Mam tu parę elementów, o których ocenę chciałbym Cię poprosić. Zacznijmy może od tego czucia piłki, kontroli nad piłką. Jak tutaj oceniasz te F50-ki? Generalnie wolałbym skórę, bo to jest syntetyk i gdzieś tam mi to, szczerze mówiąc, nie odpowiada. Są bardzo wąskie, a ja tam mam gdzieś tam samą stopę dosyć szeroką i czuję duży dyskomfort. Także mam też mały problem z piętami i gdzieś tam są bardzo dopasowane i... Aż za bardzo, jak dla siebie. Aż za bardzo, jeżeli chodzi o mnie i to jest dla mnie problem. Dobra. Na pewno. Druga sprawa, podanie piłeczki. Jak się ma dobre nogi, to myślę, że buty tutaj nie grają większej różnicy, ale nie, mówię, generalnie, jeżeli chodzi o syntetyk, to gdzieś te buty mi tam nie pasują pod każdym względem i nie czuję się komfortowo i o każdą pozycję, jaką mnie zapytasz, to będziesz mógł to podkreślić, nie? Że jednak gdzieś to mi tam nie odpowiada. Okej. Podpytam jeszcze dalej, precyzja zagrań? Leci piła jakoś no tak mniej więcej jak chcesz, czy...? Tak, myślę, że jeżeli chodzi o to, no to tak jak każdy but, no, dla mnie tam nie ma większej różnicy, generalnie... Nie schodzi jakoś tak to gdzieś. Tak, ale to już nie chodzi, chodzi generalnie mi o Adidasa, tam gdzieś te buty mi pasują, tylko mówię, wolałbym to zdecydowanie skórę, bo to syntetyk to nie jest moja dobra. A same F50, jeżeli chodzi o stabilność i przyczepność, jest ok? Tak, jeżeli chodzi o to myślę, że tam chodzi o stabilność stopy, tak? Tak, dokładnie. To tam, jeżeli chodzi o to gdzieś tam to jest stabilne, dobrze leżą na nodze. A jeszcze coś? No i przyczepność, czyli czy przyczepność, nie, jeżeli nie, chodzi nie, o to, nie, nie ślizgasz się, tak? To są fajnie gdzieś tam rozłożone i to jest akurat dobre. Dobra, ty grasz w miksach czy w lampkach? Nie, ja tylko włączę. Tylko lampkę. Musi się zdarzyć, nie wiadomo jaka pogoda, żebym w ogóle włożył miksy bądź to. Dobra. Raczej mi się to nie zdarza. Strzał we 50? No, w porządku, no. Strzały jak strzały, ja mówię, cały czas powtarzam, no to... Musi być skóra. Musi być skóra i cały czas mi przeszkadza ten buty. No czuję dyskomfort, to jest największy problem. A jeżeli chodzi o generalnie F50 w skórze, te, w których grasz obecnie, to w nich się dobrze przykłada nogę, czy też uderza to znaczy, gdzieś tam z 16 czy za 16? Tak. Jeżeli chodzi o buty ze skóry, to gdzieś mi tam leżą bardzo dobrze na stopie. Po rozbiciu są bardzo dopasowane, bo ja tam biorę zawsze mniejszy rozmiar. No i w nich się czuję najlepiej, także nie będę nikogo tutaj wyszukiwał, bo skóra to jest coś dla mnie. O komforcie użytkowania wspomniałeś, że to jednak syntetyk nie dla Ciebie, a skórzane buty długo musisz rozbijać? Nie, generalnie tam staram się tego gdzieś ja nie robić, zawsze komuś tam podrzucę i gdzieś to tam ktoś rozbije, a z drugiej strony trzyma w prawidłach, gdzieś tam mokrze te buty, one się tam dosyć szybko rozbijają, więc nie ma większego problemu. No dobra, i ostatnia sprawa, wygląd. Testowałeś te pomarańczowe 50-ki, kolor Ci pasował, czy Adidas nie trafił w Twoje gusta w tym wypadku? Znaczy, generalnie ja tam nie przykładam większej wagi do kolorów. Jeden lubi pomarańczowy, drugi czarny i tak to wygląda. No ja akurat nie przypomnę do tego dużej wagi, jeżeli bym dobrze leżał na to. Czyli jest okej, okay, tak, nie ma żadnego problemu, kolor pomarańczowy może być, może być każdy inny, byle dobrze leżał. Byle strzelały te buty bramki. I tak? Jakby jeszcze do tego przychodziły bramki, to byłoby idealnie. Dzień dobry. Dzięki serdecznie.
soul, cause hip hop is old. She don't want no rock.